W tym domu rządzę ja, powie prawie każdy facet. Żona tylko podejmuje decyzje. A zastanawiałeś się kiedyś, kto rządzi w twoim związku? Ty, czy może twój partner? Mam tylko nadzieję, że nie teściowa. Idealnie jest, jeżeli oboje macie dokładnie tyle samo do powiedzenia w waszej relacji, ale jeśli tak nie jest, to warto najpierw to zdiagnozować, a potem coś z tym zrobić. Zobacz 5 oznak, które świadczą o tym, że to ty jesteś na gorszej pozycji. 1. To twój partner często sam podejmuje decyzje albo mocno naciska na swoją wolę, a czasami nawet nie pyta cię o zdanie. Chodzi tutaj także o wszystkie codzienne wybory, na przykład kiedy się spotykacie albo jak spędzacie czas. Ty z kolei z reguły wolisz ustąpić i zrobić tak, jak on chce, niż w ogóle się nie spotkać albo narazić się na jego negatywną reakcję. Oczywiście czasami spokojnie możesz mu na to pozwolić, ale robiąc tak cały czas, wkrótce nauczysz go, że można ci wejść na głowę i tolerujesz takie zachowanie. 2. To tobie bardziej zależy na spotkaniach i codziennych rozmowach. To ty częściej dzwonisz lub piszesz. Kiedy jest szansa, że możecie wyjść na randkę, to ty jesteś w stanie przesunąć swoje sprawy, żeby tylko się udało, a on raczej przesunie randkę, jeśli ma jakieś inne opcje. Najgorsze, co możesz zrobić w takiej sytuacji, to mieć do niego o to pretensje. Możesz kogoś zmusić, żeby coś dla ciebie zrobił, ale nie możesz nikogo zmusić, żeby sam tego chciał. Więc daj swojemu partnerowi dużo wolności. 3. To tobie bardziej zależy na seksie. Częściej do niego dążysz i zawsze reagujesz pozytywnie, kiedy to twój partner zaczyna go inicjować. Z reguły, kiedy czyjeś uczucia się osłabiają, to automatycznie dużo rzadziej ma ochotę chodzić do łóżka i to bez względu na atrakcyjność partnera. Jednak ten czynnik może być mylący, bo istnieje wiele powodów obniżonego libido. 4. To ty dużo częściej mówisz o przyszłości i planach, na przykład na dom i rodzinę, a twój partner jest raczej powściągliwy w takich tematach. Sam nigdy ich nie porusza, a jeśli ty to zrobisz, to zupełnie ich unika albo tylko grzecznie przytakuje. Jeżeli jesteście razem już długo i taka sytuacja ma miejsce, to może świadczyć o tym, że nie jest do ciebie do końca przekonany, dlatego sam nie snuje takich planów. 5. Twój partner często pokazuje ci brak zainteresowania. Zdarza mu się nie odpisywać lub nie oddzwaniać, albo w inny sposób zapomina o tobie. Potrafi milczeć nawet przez parę dni, jeśli to ty się nie odzywasz. A później tłumaczy się w lekceważący sposób, albo w ogóle tego nie robi. Im więcej oznak, które wymieniłem, zauważyłeś w swoim związku, tym bardziej złamana jest równowaga uczuć między wami, a utrzymywanie takiej dysproporcji przez dłuższy czas niestety nieuchronnie grozi rozpadem związku. Dlatego postaraj się dawać swojemu partnerowi jak najwięcej przestrzeni. Skończ z pretensjami o to, że on nie ma dla ciebie czasu albo nie okazuje ci uczuć. Nie kontroluj go ani nie okazuj zazdrości, nawet jeżeli daje ci do tego powody. Nie obrażaj się. Te wszystkie zachowania tylko pogorszą sprawę i pokażesz mu, że za wszelką cenę chcesz go zatrzymać przy sobie. Jeżeli natomiast jesteś po tej drugiej stronie i to ty, w cudzysłowie, rządzisz w związku, a twój partner o ciebie bardzo zabiega, to taka sytuacja też jest niepożądana. Im dłużej będzie trwała, tym ty sam będziesz coraz mniej zainteresowany, a twój partner zacznie tracić cierpliwość i będzie coraz bardziej zniechęcony. Dlatego w takiej sytuacji staraj się okazywać mu jak najwięcej ciepła i szacunku. To najlepsze lekarstwo na jego pretensje i zazdrości. Chociaż nie w każdym przypadku jest wystarczające. Wiem, że te tematy mogą się wydawać kontrowersyjne, ale dużo więcej na temat równowagi uczuć mówiłem w swoim materiale Jak budować i naprawiać związek, który znajdziesz na stronie jakzdobywać.pl.
A jeśli chcesz dokładnie zdiagnozować sytuację w Twoim związku, to wypełnij już teraz w 100% darmowy test związku, który również znajdziesz na jakzdobywać.pl. Podobało Ci się to wideo? Subskrybuj ten kanał. Dzięki temu w każdą niedzielę dostaniesz dawkę nowej wiedzy. Do usłyszenia. Robert Marchel.